gruba impra z rysiem dwa. Gruba impra z rysiem trwa. Gruba impra z rysiem dwa. Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Dea Plener TV, ze mną Rychu Peja, siemano. Siema, siema. Kilka minut temu skończyła się konferencja prasowa ze Stanem Borysem. Powiedz, jak twoje samopoczucie? O, bardzo dobrze się czuję, samopoczucie jest spoko, już po wszystkim, także... A spodziewałeś się takiego happy endu tej sprawy? Wiesz co, ja jakoś nie podszedłem ani ze strachem do tego, ani jakby z oburzeniem. Byłem gotowy na to, że kiedyś Stan Borys w końcu upomni się jakby o swoje prawa i o, że będzie miał możliwość w ogóle powiedzieć, o co mu chodzi. No skończyło się tak, jak się skończyło. No wiadomo, że ja jestem jak najdalej od tego, żeby chodzić do sądu. No musiałem się stawić w tym sądzie, no bo jakby byłem pozwany. No ale zrobiłem wszystko, żeby nie uczestniczyć w tym procesie na tyle długo, żeby nie ciągnęło się, wiesz, w mediach, że Rychu od sądu do sądu, od sprawy karnej do sprawy cywilnej, że o, na przykład w przerwie na sprawę karną mam sprawy cywilne, no bo umówmy się, no to nie jest moje hobby, wiesz, sądzenie się. Dlatego postanowiłem skończyć to jak najszybciej i jako jeden z pozwanych, oprócz Pomatonu EMI i T1 teraz, dogadałem się jak facet z facetem, artysta z artystą, żeby zakończyć to i w związku z tym zostałem wyłączony z powództwa cywilnego i od tej pory mam powody do tego, żeby się uśmiechać i pozdrowić moich byłych wydawców, którzy niestety będą musieli sobie teraz radzić w pojedynkę. Skoro mowa o wydawcach, czy jesteś zadowolony z obecnych relacji i współpracy z Fonografiką? Jak najbardziej jestem zadowolony. Bardzo dużo dla mnie znaczy ta firma. Wspiera mnie od samego 2005 roku, kiedy to przyszedłem właśnie z T1. To oni zadbali o to, żebym mógł bezproblemowo uwolnić się od bardzo nielukratywnej umowy z T1. W związku z tym mam możliwość jakby wrzucania w obieg publiczny swoich nagrań, które produkuję za własne pieniądze i od tego czasu uważam się za całkiem niezależnego artystę, który nie jest od nikogo uzależniony niczym, ponieważ tak jak mówię, no, finanse zapewniają mi jakby kontrolę nad całością projektu, a mój wydawca jest po to, żeby też jakby finansować dalszy rozwój, czyli promować, zwielokrotniać, wdrażać, sprzedawać te nośniki. Tak, żebyśmy się cieszyli, mogli grać koncerty, żebyśmy mogli robić kolejną złotą płytę platynową. Czy będziemy robić, tego nie wiem, ale na dzisiaj, jeżeli powiesz Fonografika, to ja się uśmiecham. Także pozdrawiam wszystkich, Jacka, Aleksa i całą ekipę, bo chłopaki, robicie kawał dobrej roboty i pewno usłyszałbym to samo od was. Także bez cukru, wielki praps. A skoro mowa o złotach i platynach, powiedz, czy emocje już opadły trochę po reedukacji? Nie, dlatego że, no co, no mam być fałszywie skromny, bo na pewno za takiego zostanę uznany, jeżeli powiem, że się nie spodziewałem, ale kurwa nie spodziewałem się, wiesz, to wszystko gdzieś jeszcze we mnie jest i znowu tempo mojego życia nabrało, wiesz, jest znacznie szybsze i w związku z tym nie mam komfortu jakby żyć jako człowiek, jako artysta, wiesz, bardzo dużo mam jakby pracy poza pracą, także musimy robić dużo projektów, bo sami w nie wchodzimy, wiesz, to są jakieś kolaboracje z ludźmi za oceanu, to są jakieś trasy, które ja jestem jakimś popieprzonym wizjonerem i sobie wymyśliłem, że będę grał nie tylko na Wyspach Brytyjskich, tylko w każdym miejscu, gdzie będą chcieli zobaczyć moją krzywą, wkurwioną albo uśmiechniętą gębę, tak? No i pracuję nad tym, robimy bardzo dużo projektów, tak? Wydajemy płyty, robimy, wiesz,
parkowe, ciuchy, piszemy teksty, ja piszę teksty, Dex robi muzykę, nagrywamy jakieś zwrotki na inne albumy. Tego jest masa. Robiliśmy przerwę na koncerty, tak, mieliśmy urlop, bardzo długi urlop letni, ale w międzyczasie cały czas była logistyka, zrobienie bardzo dużo rzeczy. No wiesz, no jesteśmy już przed dzień przygotowań na nowy album i tak naprawdę, wiesz, promocja reedukacji trwa, bo ta płyta dopiero jest pół roku na rynku i uważam, że muszą jeszcze wyjść jakieś teledyski. Płyta musi się doczekać jakby tego zwanego happy endu, finału trasy, bardzo dużego koncertu na początku listopada, 5 listopada w Poznaniu z udziałem zagranicznych artystów, z udziałem poznańskich artystów, z udziałem zaprzyjaźnionych artystów z Polski, także strasznie dużo tego i najchętniej chciałbym jakby wyjść z tego, ale tak, na ile mnie to męczy i wybija jakby ze zwykłego życia, to mnie wybije, ale nie wiem, czy bym potrafił troszeczkę na dłużej, wiesz, wymiksować się z tego, ponieważ mam bardzo dużo trzeźwego czasu, kurwa, i bardzo dobrze go przerabiam na robotę, która po prostu w konsekwencji zamienia się na złoto, na platynę, na jakieś tam fajne rzeczy, na jakby inną jakość, wiesz, muzykowania, inną jakość życia. Pieniądz nie musi, kurwa, generalnie generować tej jakości, ale potrzeba taka zrobienia czegoś i wiesz, śledzenie tych swoich poczynień, że to jednak tam gdzieś ma swoje przełożenie, wiesz, w momencie, kiedy pisali o mnie, że jestem, wiesz, złodziejem, plagiatorem i tak dalej. Dzisiaj, wiesz, no, przychodzę tutaj na konferencję ze Stanem Borysem i przybijamy piątkę. W ten sposób jakby wychodzę naprzeciw tym wszystkim nieprzychylnym opiniom, które i tak zawsze będą. Tak, no daję jakieś świadectwo, że nie trzeba ze wszystkimi wojować, można się po prostu godzić, bo życia nam nie starczy na toczone bitwy, batalie, wojny, które też można przegrać, które można wygrać, ale myślę, że to kosztuje za dużo czasu, zdrowia i pieniędzy, a ja chcę swój czas uczciwie przepracować. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, jestem poważnym człowiekiem, który może się w biznesie muzycznym jakby dogadać z każdym i mało tego, nawiązać jakąś owocną współpracę. To nie będzie tak, że Rychu Peja będzie kolesiem, którego należy traktować z przymrużeniem oka, bo robi raz na jakiś czas jakiś wyskok, a potem próbuje tuszować sprawę albo nadrabiać uśmiechem, albo robić PR. Rychu Peja ma bardzo dużo działań, bardzo mocno przemyślanych i sprecyzowanych. Oczywiście nie wszystkie rzeczy nam wyjdą, nie wszystkie plany się spełnią i z tym też musimy się godzić i musimy umieć żyć, bo za rok nikt nie będzie pamiętał, że to dzisiaj właśnie 1 września miał ukazać się teledysk do kawałka Kto ma renomę, a tak naprawdę ja dzisiaj jestem tutaj, a klip pojawi się 3 dni później i ja sobie żył nie podetnę w związku z tym. Tak jak mówię, no, jesteśmy po to, żeby robić coś dobrego, a nie żeby szkodzić. A że niestety od lat jakby wychodzę naprzód i się gdzieś wychylam, no to narażony też na takich ludzi i na takie poczynania, że jak tylko zobaczą, że idę nie w tym kierunku, albo powinien mi się noga, albo ktoś coś będzie miał do tego, to będą to mocno, mocno, mocno nagłaśniać i bić pianę, a tymczasem w momencie, kiedy ja prostuję sytuację sprzed dekady, umówmy się, bo 10 lat temu utwór Głucha Noc znalazł się na płycie Na Legalu. Tymczasem nie wszyscy, którzy pisali w tonie, że jestem złodziejem i jestem w ogóle nieludzki, stawili się tutaj dzisiaj, prawda? Więc to jakby też świadczy nie najlepiej o mediach, ponieważ media powinny zawsze zabiegać o prawdę i o ten wymiar, wiesz, nie powinny być stronnicze i nie powinny bazować tylko na tym, że można podkręcić tak zwanych szarych, niezorientowanych w temacie ludzi, którzy poprzez frustrację i jakby niepowodzenia muszą sobie odbijać jakby też swoje
przykrości na takich, co się wychylają. Powiedzieć, tak, dojebcie mu, wiesz, zróbcie z nim coś w końcu, bo przecież jak on w ogóle, dlaczego on w ogóle żyje i rozmawia i przeprowadza wywiady, jak dlaczego on ma lepiej, a my mamy tak podle, więc tym, którym mogę ulżyć, to będę zawsze do dyspozycji, a swoje będę konsekwentnie robił, bo dla mnie nie ma innej drogi. Kiedyś mogłem nagrywać kawałki, bardzo dużo się bawiłem przez kilka lat, wiesz, bywałem w różnych środowiskach, prowadziłem taką, wiesz, taki lifestyle, taka trochę cyganeria, wiesz, klika ludzi, z którymi, wiesz, książę ze świtą, wchodziliśmy, piliśmy, miałem, wiesz, jakby też grono wielbicielek, z którymi, wiesz, wymieniałem różne rzeczy, płyny pewnie też, i w związku z tym trzeba powiedzieć, że zrobiłem jakby odwrót, i jeżeli muzyka jest teraz dla mnie pierwszoplanowa i najbliżsi, którzy wytrzymują ze mną i wytrzymali również te czasy, w których też mieli prawo jakby mnie nie rozumieć i ja ich nie rozumiem i odwrócić się ode mnie, dlaczego nie robić tego, co zawsze było dla mnie najważniejsze? Dla mnie nie było ważne bycie raperem, tylko robienie czegoś kurwa fajnego, nie? I w związku z tym ja się czuję dzisiaj zajebiście dobrze. No kochany, ktoś ci się rozgadał. To co, na zakończenie pozdrawiamy widzów Plener TV. Zgadza się, pozdrawiam was wszystkich. I zapraszamy was na kolejne odcinki, a już niedługo wywiad z Rychem w Poznaniu. Spodziewajcie się. Pozdrawiam.